Znam twoje pragnienia, znam twoje myśli, bo wiecie co? One są uniwersalne. Te pragnienia i te myśli człowieka są uniwersalne. To znaczy, że każdy człowiek pragnie i szuka jakiejś formuły szczęścia, jakiejś formuły piękna, jakiejś formuły dobra. Tylko problem jest, że każda ta rzecz, której człowiek się łapie tu na ziemi, ona nie ma wymiaru wiecznego oraz ona nie ma w sobie wymiaru perfekcji, doskonałości. Wiesz, jak to jest. Zakochasz się, ale potem ta osoba, ten obiekt tej miłości coś zrobi. Coś zrobi i cię może zranić. Albo odejdzie. Albo masz jakąś fajną imprezę i się świetnie bawisz. Bardzo dobrze się bawisz, ale ta impreza się kończy. Kończy się i kończy się ten czas tej przyjemności. I wiecie co? Ludzie myślą, że to, co przyjemne, to jest dobre, a to, co nieprzyjemne, to jest złe. Ale ja wam chcę powiedzieć o czymś totalnie innym. Coś, co jest przyjemne, co jest dobre, co jest doskonałe. Lepsze niż najlepsza rzecz w twoim życiu. I to się wydaje, że może ja mówię jakieś bajki, jakieś opowieści, ale mówię wam realnie o tym, że jest realnie Jezus Chrystus i osobiste spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem, przyjacielu. To jest początek spotkania z wiecznością, z doskonałością, z tym, co twoje serce pragnie. W głębi twojego serca jest pragnienie za czymś, co jest dobre, co jest piękne, co jest doskonałe. Ale przyjacielu, nie znajdziesz tego w galerii. Nie znajdziesz tego w ramionach następnego kochanka. Nie znajdziesz tej perfekcji, tej doskonałości. Nie znajdziesz tego, bo tego tam nie ma. Bo to można znaleźć tylko przez osobiste spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem. Przyjacielu, to są najważniejsze słowa. Najważniejsze słowa, jakie usłyszysz w całym swoim życiu. To jest ważniejsze niż najważniejsze wiadomości w telewizji. To jest ważniejsze niż jakikolwiek dekret, jakiegokolwiek prezydenta, jakiekolwiek podatki, jakiekolwiek ślubowania w twoim życiu, jakakolwiek tradycja. To są słowa życia. Jeżeli chcesz mieć życie wieczne, możesz je zacząć dzisiaj. Bo życie wieczne to poznawanie Boga. A jeżeli do Niego nie przyjdziesz, nie poznasz Go, aby przyjść do Boga, przyjacielu, zacznij od tego, że powiesz Jezus. Jeżeli ona mówi prawdę, to ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę poznać tego Jezusa, o którym ona mówi, że jest realny. Jest prawdziwy, jest pełen mocy, jest pełen piękna. To nie jest byle kto. A może myślisz do siebie, że coś nie czujesz tego Jezusa. Nie czujesz Go, bo to tak jakbyś narodził się bez oczu i chciał zobaczyć. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Ale czy narodzisz się na nowo, to zależy od tego, czy w swoim sercu, przyjacielu, uwierzysz. Czy wyznasz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Na koniec chcę ci powiedzieć, że Ewangelia jest prosta. Kto uwierzy realnie w swoim sercu, że Jezus umarł za twoje grzechy i On wstał z martwych w ciele, że On jest realny. O, że On jest realny, żywy. I jeżeli powiesz: Jezus, oddaję Ci moje życie w Twoje panowanie, pod Twoją władzę, pod Twoje królowanie. Jeżeli to powiesz, jeżeli powiesz: Jezus, jesteś moim Panem, moim władcą. Jeżeli zrobisz to prawdziwie, to On przyjdzie i zmieni twoje życie. Amen.